Producenci muzyczni mają obecnie coraz bardziej ułatwione zadanie, bo kompletny utwór możemy stworzyć właściwie na zwykłym laptopie i słuchawkach. Mamy tysiące gotowych brzmień, sampli, pętli do wyboru, do koloru, a zaawansowane narzędzia pozwolą nam nawet zmiksować wszystkie dźwięki razem do kupy, ale czy program komputerowy jest na przykład w stanie skomponować za nas jakąś melodię, jakąś ciekawą, chwytliwą melodię? I to właśnie sprawdzę w dzisiejszym odcinku. Moją uwagę przykuł ostatnio Melody Sos, wykorzystujący mechanizmy sztucznej inteligencji, generator melodii dla twórców muzyki pop, dance, EDM, hip-hop czy na przykład R&B. I za każdym kliknięciem przycisku wtyczka komponuje nam od zera nową, unikalną, krótką melodię i za każdym razem osiągamy inny rezultat. Twórca twierdzi, że mamy do dyspozycji wiele milionów różnych możliwych kombinacji dźwięków, ale w zasadzie jak to się wszystko sprawdzi w praktyce? Wtyczka działa jako device do Max for Life w Abletonie. Interfejs jest ogólnie bardzo prosty i intuicyjny. Musimy najpierw wybrać tonację, w której jest nasz utwór, czy melodia ma być szybka lub wolna, w zależności od tempa naszego projektu, a także możemy wybrać, czy ma być w wyższej lub niższej oktawie, albo dodać do niej swing. Kolorowe kwadraty po prawej stronie dają nam taką pewną kontrolę nad tym, czy chcemy dostać prostszą lub bardziej rozbudowaną melodię, albo obie opcje naraz. Możemy też ustalić jej klimat, na przykład bardziej pogodna albo mroczna. Mam tutaj przygotowany prosty podkład i jestem strasznie ciekaw, czy to, co wymyśli Melody Sos, będzie jakkolwiek nadawać się do dalszej pracy, a także czy wszystkie pomysły będą równie dobre.
muszę przyznać, że jak na algorytm, to Melodie Sos radzi sobie dosyć nieźle. Melodie są co prawda takie dość schematyczne i w pewnej takiej podobnej konwencji, ale myślę, że może to być dobre narzędzie dla osób, które potrzebują jakiegoś takiego dodatkowego źródła inspiracji, ale nie jest według mnie dobrym pomysłem używać tych melodii w takiej postaci, jak są wygenerowane. Lepiej troszkę coś dodać swojego, troszkę coś z tym pokombinować, ale mogą być niezłą bazą do przeróbek, poprawek i takich własnych pomysłów muzycznych. A wy co sądzicie o tego typu wynalazkach? Czy to jest wielki grzech używać takiego narzędzia jako źródła dodatkowej inspiracji? Czy może byście sami chętnie z tego skorzystali i zobaczyli, jak to w praktyce wygląda? Dajcie znać w komentarzach. Będę też wdzięczny za wasze łapki w górę, subskrypcje, a także propozycje tematów kolejnych odcinków. A teraz zostawiam was z jeszcze kilkoma melodiami wygenerowanymi właśnie przez Melodie Sos. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, hej!